Siemaneczku, jestem Pepeotem Games i to że Call for Sale. Zdaję się po aktualizacji gry i powiem szczerze, jestem w szoku, gdyż zmieniło nam się biuro. Idzie piękne nasze nowe biuro, zamknięte, otwórz. Z tego co widzę, wszystko pięknie. O kurwa, gdzie jest mój plac? Zajebali mi plac. To jest po jedno. Dziwne. Czemu tak zrobili? Więc chcę zobaczyć, co to jest. Edytora budynku. Aha, edytowanie budynku jest. Holowanie jest. Strona samochodowa jest. Rachunki. Szczerze, nie wiem. Nie włączałem praktycznie jeszcze wcale nic po aktualizacji. Jestem w totalnym szoku. Co się tu odjebało? Bo naprawdę jestem teraz w ciężkim szoku. Dobrze, jeśli mamy tak, jest 8 godzina, znaczy 8 wieczorem już. Więc zobaczymy ten nasz nowy typ edytowania. Usuń ruch i usuń. Możesz kupić nowe części. Ulepsz biuro. Możesz edytować znak. Ściany. O chuj chodzi. Patrzcie, możemy sobie teraz budować. To na kraju grzyba. Czekajcie, nie wiem, bo chcę to usunąć. Kurwa, teraz jakoś powiem. To wyszło. Też dobra, niech już tak będzie. Chwila by się jeszcze przydał sobie. To by było lepsze. Ale nie rozumiem. Bo to kaman. Szczerze. Usuń tu, usuń tu. Czy tu klikać po kolei, czy jak tu, o co chodzi? No bo chcę usunąć. No, to żebym się popisał. Ej, no kurwa, teraz to mnie wkurzyli. Powiem szczerze, bo teraz coś tu odjebałem, że mam górę, bez możliwości usunięcia. Jestem teraz w ciężkim szoku, że... Tu nie mogę nic zrobić. Mamy plac, który kupiliśmy już wcześniej. Osto! Ale tak. Mogę przywrócić coś? O co chodzi z tym? No, pousuwało mi się teraz wszystko zajebiście. Tak czy nie? Tak. Usunął mi się komputer. Usunęło mi się wszystko. Ciekawie nie jest. Mamy tablet? Tabletu też nie mamy. Wszystko mi się wyniosło tu. Ulepsz biuro. Mam bańki, możemy robić takie rzeczy. A dobra, a dzisiaj teraz szczerze. Idziemy sobie za dnia, zobaczymy. Poprawimy sobie biuro później. W sensie za dnia, żebym ja w ogóle coś widział. Bo jestem teraz w totalnym szoku, bo odjebałem maniany po update'cie, bo nie wiedziałem, że wszystko, co było już zapisywane na save'ie, zostało usunięte. Więc to jest trochę lipa, straszna lipa nawet, że biuro mi się zjebało teraz. No zajebiście.
bardzo fajnie, bardzo intuicyjnie to zrobiłem, bo zniszczony jak pies. 560, ta ekspertyzy i tak to kupię. No kurwa, zjebałem. Zjebałem z tym biurem, czarny to będzie fest poprawić. Dobra, 350 tysięcy do plecu. Plec, zajebiście. 440 tysięcy. Czterysta siedemdziesiąt. Poszło. Poszło, jak najbardziej poszło. To musi iść do naprawy od razu. Mamy jablicę, mam BMW-kę. Woda, więc teraz paszam Audice i Mercedes. Mercedesik, cena 70 tysięcy. 55 800. Pięćdziesiąt dziewięć. Dobra. Na razie tak idzie. Zobaczę to. Dobra. Musimy teraz pomyśleć, jak wpływa odpostować teraz biuro. Bo te biuro się teraz zjebało. I to fest. Naprawdę fest. Tego się nie spodziewałem. Czekajcie, a to co będzie do naprawy? Nie. Nie ma nic do naprawy, jest stan idealny. To teraz kwestia. Jak wygląda ogarnięcie teraz wszystkiego w tym stanie. Bo ja teraz nie wiem, gdzie mam postawić samochód. Tu mam postawić. Ogarnąć go i wszystko. I to już będzie wszystko. I to macie, bo update naprawdę, no, zrobił mi teraz teraz plecy teoretycznie. Albo ja po prostu źle to zrobiłem. Ale zobacz, to się będzie poprawiało. Biorę się dzisiaj na odcinku, to zrobimy sobie później. Poza odcinkiem sobie to zrobię. Ale jestem ciekawy. Bo naprawdę teraz to jest lipto. Bo mam ulepszenia, mam wszystko. Nie mogę teraz tego przenieść. O kurwa, kiedy ulepszy biuro, to nie. Aha, to mamy teraz wokół tego mamy teraz. No zajebiście. Tylko, że teraz bym chciał zrobić nie to, tylko jeszcze bym chciał zrobić edytowanie. Usuń i teraz chciałbym to jakoś teraz dać tu. No i teraz bym chciał dać chyba to. O kurwa mać. Dał mi to chodzić do środka? Da, dobra. Wstępnie, o, można jakoś tak sobie wziąć. Kurza twarz. Co ja zrobiłem? Dobra, tu już, tu trochę jeszcze jest dobre. Czekajcie, bo teraz to mi się jebło wszystko konkretnie. Teraz ten śmietnik mogę sobie przestawić tu. Mogę, dobra. Bo już nie schodzę z tym, że dobra. Musimy go wystawić, tego Mercedesa. To 89 tysięcy. Mercedes. Dobra. Powiem, trochę jestem w szoku, że teraz patrząc na to wszystko, to jest trochę lipa. Znaczy, nie może lipa w sensie takim, że to jest złe. Ja trochę tego nie ogarnąłem z początku, dobra? To jeszcze i tak nie jest źle, dobra, pomalowania. Ale teraz muszę za każdym razem widocznie tam iść biuro otworzyć.
I co trochę tak nie pociesza. Dajcie, bo ja muszę jeszcze przecież pomalować. Tyk. Części. Adamy. Bo tak to było od początku, było ładnie zrobione, bo to było po jednej stronie, teraz jest jakoś tak. Teraz trzeba tu stawać. Trochę. Może to na plus, może to na minus. Zobaczymy. Kwestia przyzwyczajenia. Ale dziwny update. Widziałem nawet na internecie ostatnio, że nie wiem, jakaś beta, coś tam było. Można było budować ogólnie całe biuro o podstaw. To jeszcze by było nie tak źle. Ale to teraz to mnie szokowało. Osobnie mnie to szokowało. Czekajcie tutaj. Ta moja kodunia. Ale też nie guzi się do sprzedania. Będziemy szukać czegoś innego. Wystawimy. Sprzedamy. Zobaczymy. Taki odcinek można powiedzieć, bo dzisiaj nagrywam dwa odcinki. Jeden to ten, który wczoraj wleciał. Dzisiaj właśnie ten wlatuje i tak. Trochę tak jestem szokowany takim tym update'em. Taki, no może to jest, mówię, dobre. Update, nie mówię, że jest zły, ale tak trochę. Dobrze, nie mogę. Ze stanu samochodu nie mogę wziąć. Dziwne. Dobra, niech to stoi, a idę wystawić te samochody. Ale... trochę Lipton. Znaczy przeze mnie ta budowa. Audi... maksymalna... dajmy... minimum 200. Musimy dać maszynę. No. Ciekawe właśnie. Abstrakcyjne ceny. Skoda. Daj mi za Skodę 390 tysięcy. Jestem strasznie ciekaw, czy ktoś... 3 minus 900, no to bym trochę przesadził. Ale jestem ciekawy. Abstrakcyjne ceny, ale to jest tylko tak, wiecie, dla zajawy. Ale ciekawe, czy coś więcej mi się teraz zrobiło, nie wiem, utworzyło? Dziwne to jest. Z jednej strony mogliby bardziej update jakiegoś, nie wiem, biura zrobić? Coś w tym stylu, żeby po prostu... może coś wiecie, coś lepszego, nowszego? Jakieś inne maki samochodów pokupywać? 23 tysiące... Masz 900. Ale to byś tak kurwa się chuj wie ile. Samochody. 19, przepraszam. 2400. Dobra. Teraz pytanie. Dobra, jest podobnie. Dobra, idziemy. Jakiś klient w biurze jest. To biuro teraz mi się tak teoretycznie nie pasuje, tak? No ale... wizualnie, no ale dobra. Mamy na Skodę. Cena na Skodę 3 miliony 900. 41, daliśmy za 26 600. Daj 59 tysięcy i 590 tysięcy pisząc, kurwa. To nie sprzedawaj, spierniczaj. Audi. 12 baniek ustawi, 12 milion 200 tu ustawi. 12 baniek. 720. Daj mi 1 100 000. 101 000. Ja pierdolę. Dobra. No takiej okazji do kościół właśnie nie spodziewał, co nie? Ani ja. Sprzedałem Audi kurwa 100 tysięcy. Zajebisty jestem.
Zaje. Dwukrotność prawie, a myśmy na ogólnego 149 tysięcy. No, taka będzie lepsza cena, o. A nie, kurwa, za milion zaraz pisać to pisanie, kurwa, za 100 tysięcy. Dasz mi 122,22. No bo nie da tam wiecie, się tak zbyt tym się chyba kasę. Pytę. Ale no kurwa. 39. Panie kurwa. Nie sprzedawaj. Pewnie tak samo będziesz chciał. Chuj pieniędzy mi. No jeszcze mniej. Ja dalej. Opisałem się, mogę ci przydałem audycję. Normalnie w gratisie. Audi w gratisie. Dosłownie. No trudno, mówię, dobrze, kasy mam brud. O, znaczy brud, no fajnie by było coś jeszcze wyrwać, więcej, wiadomo, mieć kasy. Ale już tam też nie ma co narzekać. 40 tysięcy, targuj się. Czekajcie, bo ta stacjonarna cena kurwa nie wleci, bo bez sensu mi tu. Dobra, 44, 44. Kurwa, nie napisałem. Ja pierdolę. Jest jak odcinek w odcinku nagrywa i tak kurwa się dzieje. No kurwa, masz miał ponad dwie bańki, a tak zjebałem sprawę. No zajebisty rynek samochodowy. Dążę. Będę zakupić jeszcze. Mi chuj, nic nie zdążyłem kupić. No, popisałem się. Popisałem się. Konkretnie. A dobra, mówię, nie smucę się. I tak jeszcze tej kasy nie mam. Tak jeszcze 81 tysięcy, tylko jesteśmy do tyłu. To. I tak nie jest źle. Musimy byli kurwa tak na tym przodzie, a tak to. Jesteśmy do tyłu. Ale to nic, odkujemy się. Myślę, że samochodów i tak na aukcji, gdyby nawet nie będzie za dwie bańki, więc tutaj się nie. Nie, tam Mustang. Mustang chyba był ogólnie, co nie? No, tak coś czuję, że Mustang chyba ogólnie to był. Dobra. A przejdźmy je sami. Obok jak chce masakra? No nie. Miałby na taki plus. Gdybym z tym failem, że i tak stać mi na praktycznie większość samochodów. Więc tutaj może się martwić. Więc to jest dobre. Trzeba nie pomyśleć teraz. Mustang to jest Mustang. To jest jednak fura. Ten Mustang to by na. O, ten by. Ten ma Skody to mieć. Mustanga. Tak, jak sobie obiadę, bo chcę zobaczyć mniej więcej, ile tutaj jest. Dobra, kurwa, nie o to mi chodziło. Czy się coś jeszcze odblokowałem? Jeszcze teoretycznie. Jest więcej coś, czegoś nowego, czy coś w tym stylu? Dobra, zobaczymy, pościgajmy się. Wyścig. A, jedziemy z wyścigiem.
Chociaż na ten rozpad, na te smutki i żale. Może biegamy bliżej. Amus na fajnie się prezentuje. Aż raska nie mogę palić. A właśnie. 3, 2, 1. A się z Mustangiem nie masz z szans. No. A to i tak niestety. Nie to wszystko, co by człowiek chciał na tym odcinku, no ale nieźle. My to zrobiliśmy tylko trochę. No dobra. Zjeżdżamy sobie do biura, zobaczymy co i jak. Ogarniemy trochę samochód. I będziemy raczej kończyć. Ten Mustang wchodzi jak szatan. Na szczęście mam kasę z brutu, mówię, tak się przejmuję tym, że stać to 400 tysięcy, powiedzmy, tam 300 na samochodzie, bo i tak tego nie odczułem zbytnio, no ale wiadomo, fajnie byłabym tego nie stracił, tak? Ale nieźle. Cyk. Ale nieźle. Bardzo i tak nieźle. Trzeba się przyzwyczaić znowu do jakiegoś update'u następnego, bo jakiś kampanii na pewno jeszcze wyjdzie. Może bardziej jeszcze skomplikowany by dla mnie w tym momencie. Więc ma co się zmoczyć. Dobra, teraz co chciałem wziąć? Chciałem wziąć tableta. Wziąć Audi. Audi nie będzie za 17 tysięcy. Pod Mustang. Jeśli sprzedałem schodę, no to Mustanga chyba raczej sobie zostawię. A mi się zdaje. Dobra. Będę przedłużał odcinka w dzisiejszym odcinku, bo to tyle. Taki odcinek wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Cześć.